Za kamerą znajduje się pierwsza giełda hobbystów w Orzyszu. Chwilowo czekam w kolejce na swoje 5 rzutów i opadły mi skrzydełka, bo te się połamało. Ale tak, biorę udział. Mam kartę zawodnika. Zobaczymy, co to będzie. Ciąg dalszy nastąpi. Tak, właśnie stoję na torze do rzucania modeli szybowców. Tutaj około 100 ekip pracuje nad tymi modelami. Z tamtej chwili gdzieś daleko będzie rzucało swoje modele, ale najpierw muszą je zrobić, więc po tej stronie wszystkie ekipy pracują. TW5 Smyk, czyli model, który został wybrany do Mistrzostw Olimpijskich, do klasy światowej zawodów szybowcowych. Jest takich 300 na świecie, więc jeżeli się wszyscy tutaj postarają, to będziemy mieli prawie taką samą liczbę. Co ty robisz? Tutaj przedstawiam model drona. A co to za dron? DJI Phantom. A jaki Phantom? 2. Ma tutaj stabilizację obrazu, tutaj ma pilot też. Ile może taki wytrzymać w locie? Około 25 minut. A czemu około? Nie. No. Od czego to zależy? Zależy, czy jest, jakie są warunki pogodowe, czy jest wiatr, czy nie. Aha, ale na przykład taki dron, my musimy go cały czas mieć na oku, czy on będzie potrafił się zatrzymać w miejscu? On będzie potrafił się zatrzymać w miejscu, jeżeli będzie miał połączenie z satelitami. Z satelitami, tak? Tutaj kamera się nie będzie trzęsła podczas nagrywania? Nie. A w jakiej jakości nagrywa? Full HD. Zadam wam kilka pytań, nie bój się. Nie wytnę tego i nie zrobię ci przypału na dzielni. Rzucaliście już? Chyba. Ogólnie robiliśmy samolot. Ale rzucaliście czy nie? Nie, mogę. Tylko, i jak ci poszło? Dobrze. I jakie masz wyniki? 24, 8, 82, 3, 10, 4, 71, 9, 80. I 688. A myślałeś o tym, żeby rozczytywać pismo lekarzy? Nie. Bo tak dobrze ci nawet poszły te cyferki. Nawet nie myślałem. Ale jak myślisz, dobrze ci poszło tak w miarę? No. A tak będziesz próbował za rok też, czy nie? No. Tak? No będę próbował, a co? To nic tak się pytam. Zgasiłeś się. Dobra, dzięki. Do widzenia. Do widzenia.